Duże zmiany w organizacji ruchu czekają na kierowców na skrzyżowaniu ulic Tarnowskiej i Wojska Polskiego. Zmiana ta wymuszona została prowadzonymi pracami przy przebudowie tej ostatniej. Wykonawca wdraża nową organizację ruchu, polegającą na tym, że zostaną zlikwidowane relacje skrętne z ulicy Tarnowskiej w ulicę Wojska Polskiego, zarówno na ten odcinek modernizowany, czyli na stronę zachodnią, jak i na stronę wschodnią. Kolejna istotna informacja jest taka, że ze wschodniego odcinka ulicy Wojska Polskiego, tego, który ma nawierzchnię brukowaną, wjeżdżając na ulicę Tarnowską, będzie można wykonać tylko i wyłącznie manewr skrętu w prawo, czyli nie będzie możliwości jazdy na wprost, ani w lewo w ulicę Tarnowską. Prace przy demontażu istniejącej sygnalizacji już się rozpoczęły. Pojawiło się także nowe oznakowanie oraz elementy wymuszające na kierowcach właściwe zachowanie się na drodze. Te utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Tarnowskiej z Wojska Polskiego potrwają przez najbliższe 2 do 3 tygodni. Koszt przewidzianych prac zamknie się w kwocie 6 600 000 zł, a pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.